Roman Dmowski. Nie ma patriotyzmu bez gotowości do ofiar. Kto chce ocalić nasz naród, nie nadstawiając karku, ten będzie widział powolne jego gnicie. Poczucie swej godności, które zabrania człowiekowi kraść lub żebrać, nie pozwala mu również korzystać z dóbr narodowych, nie dokładając nic od siebie, nie pracując nad ich pomnożeniem i nie biorąc udziału w ich obronie. Iluż to jest ludzi, którzy czekają na rewolucję jutra, zamiast robić dzisiaj rewolucję nieustającą. Bo w tobie odezwał się wstyd kobiety, a we mnie honor mężczyzny. Dwie wielkie instytucje naszej cywilizacji. Gdy warstwy wyższe żyją więcej mózgiem oraz popełniają więcej nadużyć niszczących organizmy fizycznie, skutkiem tego z pokolenia na pokolenia wyrodnieją. Żywotność narodu utrzymuje się przez czerpanie ciągle nowych sił z dołu. Budzić świadomość narodową tam, gdzie jej nie ma. Rozwijać ją, gdzie jest słaba. Popierać wszelki ruch samodzielny w warstwach ludowych, gdyż samodzielność warstwy jest miarą jej wartości politycznej i cywilizacyjnej. Zorganizowany należycie naród jest potęgą, której nic na świecie przeciwstawić się nie zdoła. Wobec tego organizacja narodowa ma obowiązek działać uczciwie i otwarcie. Tylko obozy działające przeciw narodowi i jego dobru mają potrzebę uciekania się w walce o swe cele do środków nikczemnych, do kłamstwa, obłudy, oszczerstwa, nawet do skrytobójstwa. Najodpowiedniejszym polem dla naszej ekspansji narodowej są Litwa i Ruś. Jest to wielkie terytorium, w porównaniu z Królestwem i Galicją słabo zaludnione. My, nowe pokolenie, mamy pojęcia i inne. My uważamy, że zachowanie narodowości nie jest możliwe bez takiego czy innego stopnia niezawisłości politycznej. Do niczego również nie prowadzą zachcianki naśladowania metod faszyzmu. Co prawda są ludzie, którzy mają do wyboru między krzywdą polską a niemiecką. Wolą, żeby się stała krzywda Polakom. Oni tak długo już byli krzywdzeni, że się mieli czas do tego przyzwyczaić. Wszystko, co polskie, jest moje. Niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to, co jest w nim marne. Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa. Obowiązki względem ojczyzny to nie tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale także względem pokoleń minionych i tych, co po nas przyjdą. Ojczyzna to przede wszystkim naród, a potem państwo. Bez narodu nie ma państwa. Prawdziwy patriotyzm nie może mieć na względzie interesów jednej klasy, ale dobro całego narodu. W walce nie ma zamiłowania. Nie ma kapitulacji na dogodnych warunkach. Można tylko zginąć lub zwyciężyć. Rosjanie pogardzają tradycją, uważają ją za przesąd. A ja uważam, że w niej leży podstawa kultury. Naród szczerze, istotnie katolicki, musi dbać o to, ażeby prawa i urządzenia państwowe, w których żyje, były zgodne z zasadami katolickimi i ażeby w duchu katolickim były wychowywane jego młode pokolenia. Jesteśmy różni. Pochodzimy z różnych stron Polski. Mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel –
Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Przywiązanie do narodu nie powinno osłabiać umysłu człowieka, jego zdolności do krytyki. Nie powinno go zaślepiać w sądach o tym, co mu najbliższe. Szerzenie zaś w narodzie przyjemnych złudzeń co do własnej wartości jest tym szkodliwsze, im dalsze są one od prawdy. Bo prawdziwa kobieta, a ty nią jesteś, pomimo że udajesz czasami dziwoląga, nie może być szczęśliwa z mężczyzną, którego lekceważy. Miarą słuszności, moralności naszych czynów nie może być dla nas opinia obcych, ale nasz własny zmysł moralny i nasz zdrowy instynkt narodowy, poczucie własnych potrzeb i własnych zadań dziejowych.